Moi drodzy, oto naturalny następca jednej z najlepiej ocenianych myszek od Razera. Konkretnie chodzi o Vipera Ultimate. Legendarna już pozycja, która szturmem wdarła się jako bezprzewodówka, czy to w ręce fanów marki, czy też e-sportowców. No a tutaj mamy Vipera V2 Pro, bo tak brzmi pełna nazwa. No i zobaczmy, co potrafi, czy rzeczywiście spełnia oczekiwania. Jedno mogę Wam powiedzieć, no tanio nie będzie. $159.99. Na tyle wyceniono w euro nową flagową bezprzewodową myszkę od Razera. W zasadzie wymieniłem jej wszystkie cechy, więc możemy zakończyć dzisiejszy materiał, prawda? No nie do końca. Przede wszystkim, o ile pamięć mnie nie myli, to Ultimate kosztowało dokładnie tyle samo, czyli też $159.99. Mogła pojawić się jakaś drobna różnica w wersji bez doka, który był tańszy. Jednocześnie Viper V2 Pro technologicznie jako urządzenie wykracza wyżej, więc można uznać, że pod pewnymi względami dostajemy znacznie więcej za tyle samo, ale czy to wystarczy, aby wydać kilkaset złotych na myszkę? To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, do którego wrócę za jakiś czas, natomiast muszę przyznać, że w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, owszem, znamy ceny zagraniczne, ale polskiej wyceny tego urządzenia jeszcze nie znam, więc będąc bardzo precyzyjnym, mogę Wam powiedzieć wyłącznie, że będzie albo drogo, albo jeszcze drożej, bo spodziewam się, że taniej to raczej nie będzie. Viper V2 Pro występuje w jednej wersji bez doka i nie ma szans na rozbudowę właśnie o tą podstawę. Tym samym w zestawie znajdziecie przede wszystkim myszkę, u mnie w kolorze potężnym białym wraz z dopasowanym sznurkowym kablem, no i tutaj istotna zmiana, jest to już USB typu C. Papierki, odbiornik wraz z przejściówką, znowu w kolorze myszki. Są też bardzo istotne naklejki w formie tych ozdobnych, ale także grip tape'u. Owszem, myszkę na własne życzenie można okleić wybranymi antypoślizgowymi panelami. Szkoda jednak, że nie ma chociażby dodatkowych ślizgaczy. W moim odczuciu byłby to istotny dodatek uzupełniający cały komplet. No ale okej, bierzecie tego Vipera V2 Pro do rąk i pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście znacznie niższa waga, ale jednocześnie za tą wagą uciekają pewne funkcje, które dla części z Was mogły być niestety bardzo cenne. W ramach ścisłości stary Ultimate ważył 74 gramy, tutaj jest to 58-59, zależnie od wykorzystania grip tape'a. Ucieka nam zatem kilkanaście cennych gramów. Przede wszystkim Razer tłumaczy odchudzenie innymi tworzywami, co nie znaczy, że są one złe. Viper V2 Pro mimo lekkości pozostaje wciąż myszką z niesamowicie przyjemnym plastikiem w każdym miejscu. Jest on matowy, chropowaty i mając styczność z wieloma nowymi myszkami, mam poczucie, że Razer, czy to tu, czy w innych swoich urządzeniach, może pochwalić się bardzo dobrą strukturą wspomagającą grip. Jest to o tyle istotne, że V2 w opozycji do Ultimate jest faktycznie gładka, nie ma bocznych paneli z gumy i jeżeli chcemy ewentualnie gripa poprawić, to właśnie można skorzystać z tego, co w zestawie lub też dodatkowych gripów, które swego czasu Razer wypuścił na rynek. A idąc dalej w zakresie budowy, kształt bez zmiany, wymiary też identyczne, czyli 126,7 na 57,6 na 37,8 mm. Gdzie zatem zgubiono kolejne cenne gramy? Przede wszystkim w podświetleniu. V2 Pro nie mamy żadnego, pomijając niewielką diodę tuż nad rolką, która wskazuje zmianę DPI przyciskiem na spodzie. Ten, skoro już jesteśmy na spodzie, odpowiada zarówno za profil, jak i uruchomienie urządzenia i trzeba przyznać, można go przycisnąć, jeżeli zbyt mocno naciśnięcie na cały spód myszki, natomiast w codziennym użytkowaniu nie ma to absolutnie żadnego wpływu na działanie. Ślizgacze 4, czyste PTFE, ich praca fantastyczna, bardzo płynna i idealnie współgra z wagą nowego Vipera. No jak widzicie, na spodzie nie ma skrytki na konektor 2,4, a już przede wszystkim nie ma miejsca na doka. Tym samym oznajmiam, że wszyscy, którzy oczekiwali pięknej ekspozycji urządzenia na biurku podczas ładowania, muszą obejść się smakiem. I z jednej strony muszę przyznać, no mi kompletnie brak doka tutaj nie przeszkadza, nie robi mi to różnicy w sytuacji, gdy mam jednak kilka myszek bezprzewodowych i zawsze po prostu podpinam sobie ten kabel, więc tutaj jest identycznie, ale rozumiem również żal, bo po pierwsze było to rozwiązanie, które wyglądało niesamowicie estetycznie w formie takiej elitarnej myszki, która spoczywa sobie na biurku, a poza tym wygodne, nic nie trzeba podpinać, odkładacie myszkę i ona się ładuje, ale skoro w ogóle mówimy o wygodzie, tracimy tutaj nie tylko to. Kolejne gramy uciekły już na uniwersalności. To już nie jest myszka dla każdego. Viper V2 Pro to myszka dla graczy praworęcznych, bez dwóch przycisków na prawej krawędzi, które idealnie wpasowywały się w wykorzystanie również lewą ręką. Identycznie skończyło się to w ostatnim czasie z G-Pro X Superlight. Brak symetrii. Nie doszukałem się przy okazji w tym momencie informacji, aby V2 Pro miał wyjść także w wersji dla leworęcznych, więc póki co trzeba obejść się chyba smakiem. I tu w zasadzie kończą się wszystkie zmiany widoczne i rzutujące na odbiór myszki z zewnątrz. Mogę wspomnieć jeszcze o przewodzie. Jest ok, natomiast najbardziej giętkim paracordem pewnie bym go nie nazwał, raczej poprawnym z zauważalnymi predyspozycjami do sprężynowania na krótszym odcinku.
No ale skoro myszka jest bezprzewodowa, to w teorii możemy o tym zapomnieć. Pytanie na ile? No producent deklaruje, że na 80 godzin i jest to wynik w 100% osiągalny. Pamiętajmy, że jest to o 10 godzin więcej niż w Ultimate. No i nie mamy podświetlenia RGB, które jakkolwiek drenuje sam akumulator, więc 1000 Hz, 2,4 i gdzieś tam w granicach tych 75-80 godzin, zależnie od wykorzystania, byłem w stanie pracować. Także bardzo przyjemny wynik. Natomiast jest to wynik wyłącznie na 2,4, ponieważ nie mamy innego formatu połączenia. Trochę szkoda, może nie z perspektywy gracza, ale z perspektywy osoby, która owszem, lubi sobie solidnie pograć na bardzo dobrym urządzeniu, natomiast raz na jakiś czas także popracuje, no i wtedy ten akumulator mógłby spokojnie uzyskać jeszcze kilkadziesiąt godzin dodatkowej pracy. No niestety czegoś takiego nie ma, trochę szkoda. Większość producentów, szczególnie w tym pułapie cenowym, oferuje jeszcze Bluetooth 5.0 bądź też 5.1. Moim zdaniem ogólnie wynik na baterii w tej myszce jest bardzo dobry, a za brakiem RGB kompletnie jakoś w Viperze nie tęsknię. Pochwalić wypada także spasowanie i pracę klików głównych. Uginanie się na boki jest praktycznie żadne, a twardość każdej aktywacji bardzo ogranicza występujący pre-trawl, podczas gdy post pozostaje nieobecny w moim egzemplarzu. Warto zatem uznać, że Viper V2 Pro w aspekcie odczuć płynących z pracy wypada świetnie. Główne kliki są twarde, chrupkie, jeżeli chodzi o pozycje boczne, trochę bardziej gąbczaste, natomiast wciąż przyjemne, idealnie dostępne pod kciukiem, a i rolka serwuje mój ulubiony rodzaj rotacji, wyraźna, twardsza, z zauważalnym oborem. Przy tym wszystkim pozostaje również charakterystycznym Razerowym chrobotkiem w zakresie feedbacku dźwiękowego. Technicznie jest to zatem bardzo ciekawe urządzenie, którego w tym momencie sobie posłuchacie. Ale spokojnie, nie pozostawiam Was bez wiedzy czysto teoretycznej. Mianowicie pod głównymi klikami znajdziemy switche od Razera. Są to switche trzeciej generacji optyczne, których żywotność podniesiono do 90 milionów kliknięć. Z kolei na bokach mamy standardowe już w przypadku myszek Razera Changfengi. Z tego co zweryfikowałem, są one żywotności do 5 milionów. Rolka od Keylam, no i pod rolką klik jest od TTC. Więc tak wygląda zestaw switche. Natomiast sensor, nowa jednostka, mianowicie Focus Pro, który rozpędza się maksymalnie do 30 000 dpi. I muszę przyznać, że jeżeli lubicie cyferki, no to ten sensor wygląda naprawdę imponująco, co nie znaczy, że ten w Viperze Ultimate był zły, bo tamten też był fantastyczny. Natomiast jeszcze jedna kwestia, mianowicie odświeżanie. Pewnie część z Was spodziewała się 8000 Hz, ale nic z tych rzeczy. Viper V2 Pro oferuje 1000 Hz i chyba poniekąd bardzo dobrze, ponieważ jeszcze duża część gier kompletnie tych 8000 nie wspiera i więcej jest z tego problemów niż jakichkolwiek bonusów. Powiem Wam w tym momencie jedno. Bazujący na oczku Pixarta 3950 sensor Razera to po prostu top of the top, co do tego nie mam żadnych ale. Praca po prostu fantastyczna, przy 30 tysiącach jest on nadal całkiem precyzyjny i nie zrywa, co tylko pokazuje, jak daleko poza wymiar praktyczny potrafi to urządzenie wykroczyć. Zmiana LOD jest do zakresu poniżej 1 mm, tak jak i cała reszta funkcji związana z Razer Synapse. Mówimy tutaj o zmianie profili, odświeżaniu, kustomizacji wszystkich klików czy kalibracji. A, i możliwość sparowania kilku urządzeń do jednego odbiornika, jeżeli używacie czy to klawiatury, czy też myszki z technologią Hyperspeed. Tylko czy za to wszystko powinniście płacić, jeżeli powiedzmy jesteście graczem Minecraftowym? No raczej nie. Jitter w granicach 10 klików to max, Butterfly 11-12, przy czym już Ultimate miał problem z kondycją klików przy takim użytkowaniu, więc to raczej nie polecam. Drag nie wchodzi ze względu na dosyć sztywne parametry odczytu. Generalnie ta myszka to nie jest domena graczy, którzy widzą świat w klockach. Co innego, jeżeli mówimy o shooterach. Kształt, niższa waga, lepsze niż w Ultimate odczucia ze ślizgu i ekstremalna precyzja czy to w chwycie claw, czy też fingertip, bo właśnie one w mojej dłoni 19x10 cm były preferowane. Prawdziwy shooterowy demon ze świetną specyfiką stabilizacji naszej dłoni, czy to na gołym plastiku, czy też przy zastosowaniu dodatkowego grip tape'a. Pod kątem czystej efektywności, z perspektywą na gry, na e-sport, jest to definitywnie przesunięcie bariery, a już ostatniego Vipera, którego recenzowałem w zeszłym roku u siebie na kanale, czy też Defaddera, uważałem za wskaźniki po prostu świetne. I tutaj dochodzimy do bardzo, ale to bardzo ważnego aspektu. No bo przechodząc już powoli do podsumowania, owszem jest to fantastyczna myszka, co do tego nie mam cienia wątpliwości, ale pojawia się pytanie, czy warto jest zmieniać Ultimate'a na V2 Pro. Moim zdaniem nie. Czy warto jest dopłacać do V2 Pro względem Ultimate'a, jeżeli stoicie przed zakupem? Owszem, natomiast tylko w sytuacji, kiedy poszukujecie absolutnie bezkompromisowych rozwiązań i jesteście bardzo, ale to bardzo hardkorowym graczem. W innej sytuacji moim zdaniem warto jest wciąż zdecydować się na Ultimate'a, który jest myszką nadal bardzo dobrą, bezprzewodową, przy okazji oferując kilka dodatkowych atrakcji, które w tym modelu na rzecz wagi zostały poświęcone. Więc finalizując, owszem, to świetne
świetna mysz. Natomiast jeżeli jesteście standardowym konsumentem, to albo zdecydujcie się na Ultimate'a, który wciąż pozostaje doskonałym wyborem, albo też poczekajcie na jakieś promocje, żeby móc wyrwać V2 Pro za powiedzmy 100-150 zł mniej. No chyba, że jesteście fanem technologii najnowszej, no to wtedy proszę bardzo, droga wolna, będziecie z pewnością zadowoleni, nie rozczarujecie się. Ja natomiast czekam zdecydowanie, aż Razer wypuści Vipera V2 Pro także w wersji mini, bo uważam, że taka myszka spokojnie znalazłaby swoją niszę odbiorców. Także żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Viperze V2 Pro, co Wam się w nim podoba, co niekoniecznie poza ceną, bo nie oszukujmy się, cena jest zawrotna, ale te flagowe myszki to ostatnio strasznie drogie się zrobiły. Temat w ogóle na zupełnie inny odcinek. No, do usłyszenia, cześć!